No, słuchajcie, ale nurt, ale historia. Dwa pstrąki w jednym miejscu. Fajne. Love is just a history that they may prove, and when you're gone, I'll tell them my religion's you. When punctures come to kill the king upon his throne, I'm ready for their stones. I'll dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head, head, head. Like Jesus said, I'm gonna dance, dance, dance with my hands, hands, hands above my head. Dance together, forgive him before he's dead, because I won't cry for you. I won't crucify the things you do. I won't cry for you. See, when you're gone, I'll still be bloody Mary. We are not just art for Michelangelo to carve. He can't rewrite the aggro of my fury heart. Hej, cześć, siemano wam, z tej strony Wydra Fishing. Zapraszam na kolejny dzień walki z pstrągami. Był w nocy deszcz oczywiście i jest problem, bo chciałem dzisiaj zaatakować odcinek nizinny, tam gdzie są duże ryby, no i niestety chyba będę musiał, jestem zmuszony, przyjechałem na wyższy odcinek tutaj przed dopływem, bo okazało się, że dopływ mojej rzeki jest większy, koryto główne rzeki, no i jest taki syf, niesie i zupa żurkowa płynie i grochowa, że po prostu no nie da się tam łowić, bo taki syf się niesie, że po prostu się czepie, i stwierdziłem od razu, że jadę tu wyżej. Będę próbował w wyższych rejonach, tutaj jest ładne miejsce, gdzie idę teraz, ale niestety jest dużo ludzi, co przyjezdnych i zabierają ryby, i jest tutaj wybita ryba w tym rejonie i trochę się boję, że może być dzisiaj bardzo mało kontaktów albo wcale, co nie? Bo wczoraj była tragedia, wczoraj miałem jedno wyjście tylko i to malutki, taki maluszek 20-centymetrowy kicha. Miejsce piękne, wszystko cudownie, tylko po prostu takich by ryby nie było. Ale to dlatego, że jest po prostu lód jeszcze na jeziorach i zimna woda płynie. No i niestety ta woda ma 1, 2, 3 stopnie max. I jest strasznie zimna i jest bardzo mały metabolizm u ryb i one tam prawie w ogóle się nie odżywiają niczym. No, trudno. Dobra, to tyle. Zapraszam do oglądania, do subskrypcji, łapki w górę. No i się widzimy przy rybce. Na razie, heja, pa. Dobra, lecimy z tym koksem. Hop. To tam jest żyłka. Jest!
jest pstrąg. Drążek ładny. Nie chcę, żeby mi się zaczepił w podbieraku. No i słuchajcie, o taki oto pstrążek, myślę, że około 30 cm. Bardzo ładnie wziął, agresywnie. Bardzo ładny dołek i z tego korzenia, o tu patek, bardzo ładna rybka, 32 cm i powiem wam, że dała trochę popalić, mimo to, że nie duży, to naprawdę fajnie powalczył. Tylko że mocny nos, no. Słuchajcie, jest! Jest duży pstrąg! Jest ładny pstrążek! Następna locha! Ale ładny pstrąg! O, słuchajcie! Ale nurt! Ale historia! Dwa pstrąże w jednym! Słuchajcie, Rapala robi dzisiaj robotę. Zobaczcie, jaki piękny kaban. Nie no, to jest kurde rybka.
Słuchajcie, jest pstrąg. Taki z 30 cm. Mógłbym raz uderzyć, ale mu nie wyszło. Zaraz pewnie poszczurzę. Coś tam czuję. Tam idzie. Gdzie idzie? Się patrzył, ale nie chce uderzyć. Się boi. Podam jeszcze raz głębi. A mi się wydaje, że to powinien... O, jest, był. Dalej, ale nie będę szedł, długo wypuszczę. I tam mogą być następne ryby. Jest! Ajajaj. Był pstrąg. Tak myślałem. Trochę nieprzygotowany byłem. I małe kotwiczki ja mam w tej obu. Tutaj. Słuchajcie kochani, ja już na dzisiaj kończę, bo niestety musiałem wejść po tego wublera do wody, będziecie widzieli na filmie, no i niestety, ale już zmarzłem, wiadomo, zdrowie ważniejszej ryby, no i powoli będę wracał sobie do domu, trzy ryby, uważam, że dzisiaj jest naprawdę super, no i sorry za ekran, bo muszę przykleić trochę lepiej ten efekt polaryzacji, bo tutaj jest naklejony, ale nie był szczelny, woda do środka się dostała i niestety dlatego taka mgiełka się zrobiła na obiektywie. To dzisiaj to poprawię, także jutro już będzie elegancko. No i co? Widzimy się w poniedziałek, bo jutro niedziela, to zrobi jutro jeszcze wypad. Możliwe, że złapię coś, to zrobię film. Jak nie złapię, to też będę robił film, bo postanowiłem, że nawet jak nie mam dotknięcia, to też z tego, co przeszłem i co się wydarzyło, to jakiś tam film zrobię.
to tyle. Na razie, trzymajcie się i heja. Do następnego, cześć. Pamiętajcie, subskrypcje, łapki w górę, heja.